Hej moi mili, z tej strony Delikraft, a dzisiaj wam pokażę 16 laptopów, które moim zdaniem są warte uwagi. Niska cena, wydajne, idealne do pracy zdalnej i do nauki. Serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem laptopa, to nie przewijaj tej części filmu. Jeżeli chcesz je zobaczyć, co nowego wyszło, co warto kupić, to przewień do czasu wyświetlanego na ekranie. Nazywam się Łukasz Sapa. Moim zainteresowaniem są nowinki technologiczne i wszystko co jest związane z informatyką. Tworzę programy komputerowe, nagrywam poradniki, a od 2019 roku pomagam klientom dobierać laptopy za darmo. Wcześniej pracowałem jako promotor i byłem zmuszany sprzedawać produkty tylko jednej firmy. Pewnie znacie taką sytuację. Wchodzicie do sklepu elektronicznego, idziecie na przykład na dział z telewizorami i widzicie pięć różnych elegancko ubranych osób. Stojących na stanowiskach wyznaczonych do danej firmy. Są to promotorzy. Jeden z LG, drugi z Samsunga, trzeci z Sony i tak Są takimi samymi przedstawicielami, jak ja byłem kiedyś. Zgaduję, że jeden z tych panów zaproponuje ci kilka telewizorów, ale swój produkt poleci ci najbardziej, bo takie w pracy ma zadanie, a ty będziesz zachwycony i z pewnością go kupisz. Prawda jest taka, że w tej cenie znalazłoby się kilka innych produktów, które mogłyby się okazać znacznie lepsze od tego poleconego. Tak, byłem takim facetem, który naciąga ludzi i nawet miałem najwyższy wynik sprzedaży w całej Polsce. Rzuciłem tą robotę mimo bardzo dobrych zarobków, bo nie lubię okamywać ludzi. Nadal chciałem pomagać ludziom w doborze dobrego sprzętu, bo to dla mnie jednak jest priorytet więc postanowiłem współpracować ze sklepem, a nie z konkretną marką. Dlatego że nie mogę opowiedzieć Ci o każdym produkcie. Nie ma znaczenia czy to jest HP, Dell, Lenovo, Acer itd. Za każdy z nich, który Ci przedstawię, dostaję prowizję. Teraz wytłumaczę Ci na czym to wszystko polega poprzez dwie drogi wyboru. Możesz kupić laptop za pośrednictwem mojego linku. Dzięki temu firma wie, że ja ci zaprezentowałem i sprzedałem konkretny produkt. Dostanę za to wynagrodzenie, bo jednak to moja praca. Oczywiście możesz odebrać ten sprzęt w salonie, zapłacić gotówką, wziąć na raty lub zamówić kurierem. Możesz również zakupić laptop w dowolnym innym sklepie i przesłać mi na piwek za polecenie. Tak naprawdę to twoja dobra wola. Pomagam dobrać laptop za darmo, a czy będziesz chciał, chciała mi przesłać kilka groszy, to już zależy od ciebie. Student złotówką nie pogardzi, jak to mówią. Skoro już wiesz, na czym to polega, to teraz wyjaśnię ci, jak się ze mną skontaktować. W opisie filmu znajdziesz mój adres e-mail thelookraftmałpa.gmail.com jak i link do mojego fanpage'a. Tam możesz napisać do mnie wiadomość z załączoną ankietą. W ankietzie są pytania dotyczące... Twojego budżetu, jaki planowałbyś przeznaczyć na laptop, do czego miałby służyć i tak dalej. Pomoże mi to dobrać kilka produktów, które będą odpowiadać Twoim wymaganiom. Odpowiedź otrzymasz do dwóch dni. Wszystko tak naprawdę zależy od ilości klientów. Na dzień dzisiejszy otrzymujesz średnio 10-50 wiadomości dziennie. Gdybyś jednak nie otrzymał wiadomości zwrotnej, napisz proszę poniżej w komentarzu fragment adresu e-mail lub w przypadku kontaktu przez Facebooka Imię i początkowy fragment Twojego nazwiska. Tak jak wspomniałem, możesz odebrać produkt w salonie, ale osobiście polecam zamówić wszystko przez internet, ponieważ przysługuje Ci prawo zwrotu towaru do 15 dni. Wiele osób się boi, że laptop przyjdzie uszkodzony, ale spokojnie. Przecież ten laptop był przechowywany w magazynie za granicą i jakoś dotarł do sklepu bez szwanku, bo był bardzo dobrze zabezpieczony. Oprócz tego możesz otworzyć paczkę w obecności kuriera lub w domowym zaciszu nagrać telefonem odpakowywanie. A gdyby produkt Ci się nie spodobał, to możesz go zwrócić. Często dostaję od Was maile, czy też wiadomości na fanpage'u, a również i komentarze. Łukasz, pokaż coś za 2-3 tysiące złotych, które właśnie nada się do nauki, do pracy zdalnej. Takie laptopy wiesz, żeby nie były za drogie, bo jednak rynek jest trochę zepsuty. Jakby nie patrzeć, to niestety ten rynek się naprawi przez kolejne lata, ponieważ przez COVID wiele fabryk było zamkniętych, yy, wiele konsumentów zakupiło sprzęt i teraz jest popyt na te laptopy, jak i komputery stacjonarne o kartach graficzne, które poszły do kopania już nie będę wspominał. Po prostu jest dramat i trzeba się liczyć z kwotami, które z miesiąca na miesiąc coraz rosną. Także zacznijmy od może tej pozytywnej wiadomości na dzisiaj, czyli Pierwszy laptop, który jest w miarę za dobrą kwotę i z normalnym procesorem, który się nada do pracy zdalnej i nauki? No to tak. Super. Asus VivoBook 15. Mamy tutaj i trójeczkę dwurdzeniową, czterowątkową. Jeżeli ktoś by chciał coś mocniejszego, bo powiedzmy ma program, który potrzebuje cztery rdzenie, no to niestety będzie trzeba się zaopatrzyć w laptop za 3, 3,5 tysiąca i więcej. Niestety... Ceny rosną, tak jak wspomniałem, no i trzeba liczyć się z dużo wyższymi kwotami. Jeżeli mówimy o pakiecie Office, przeglądarka, coś prostego, to spokojnie ten laptop się nada. Jak i wszystkie w dzisiejszym zestawieniu, ale również pokażę takie w miarę takie perełeczki, które odpalą Wam te Simsy. <laughs> Jeżeli chodzi o ilość RAM, 8 to jest minimalna wartość, jaką Wam zalecam. Można kupić 4, za stówkę mniej. Tylko pytanie, czy warto? Może zamiast się wybrać do drogiej restauracji, to jednak lepiej dołożyć i wziąć wersję 8-gigawą. Dlaczego? Eee, po pierwsze, pamięć RAM jest wlutowana, czyli nie możemy dołożyć do tego laptopa kolejnej kości. Nie da się. Po drugie, Windows bierze 4 GB RAM, tak pi razy oko. Ja w tym laptopie mam 16 włożone. Przy paru odpalonych programów już mam zajęte 7. Więc jak widzicie, ten RAM jest potrzebny. Ech, a o kwestii gamingu nie będę wspominał, bo to nie dzisiejszy film. Jeżeli chodzi o dysk twardy, niektóry może 128 GB wystarczyć. Ja jestem studentem i 240 GB jako Powiedzmy informatyka jest tak, powiedzmy jeszcze ok, ale gdybym chciał pobierać filmy, muzykę, gry, no to na pewno mi ta wartość nie wystarczy. Potrzebuję dysku dużo większego. Więc dla mnie to może być zdecydowanie za mało i trzeba się zaopatrzyć w dużo lepszy dysk, większy lub drugi, na przykład HDD. Ale o tym później. Więc to jest moja pierwsza propozycja. Oczywiście nie jest ona najlepsza i nie jest dla wszystkich, bo na przykład ten laptop posiada wiele wat minusów, jak sami możecie zauważyć, i ktoś rozumie angielski. Zresztą ja to Państwu zawsze wysyłam takie rzeczy na maila, jeżeli do mnie wysyłacie ankiety, to po prostu otrzymujecie jakby więcej informacji na temat konkretnych laptopów, no bo nie umieszczę tego wszystkiego w tak krótkich filmach. A też tworzenie osobnych filmów do każdego laptopa, to chyba też nie najlepszy pomysł i dużo czasu na tym tracę, tak mi się wydaje. Dobra, przejdźmy do kolejnego egzemplarza modelu Asus VivoBook, ale tym razem seria R. 564JA. Również i trójką różnica jest taka, że mamy tutaj e, dotykowy ekran. Jest powiedzmy o stówkę droższy, a parametry ma w miarę podobne. Jeżeli chodzi o wady i zalety, to tak jak mówię, najlepiej do mnie pisać i wtedy będę je Państwu przedstawiał. Czybym wybrał tą wersję? Pamiętajcie, że w tych tanich laptopach ten dotek nie jest rewelacyjny. Nie ma co oczekiwać, jeżeli chodzi o dokładność, czy jeżeli jesteście grafikami, to kupicie sobie jakiś pencil i nagle będziecie nie wiadomo, jak dobrze rysować. Nie, te ekrany do tego nie służą. Jeżeli Państwo chcecie kupić właśnie do rysowania, to może jakiś iPad albo coś w tym stylu i podłączyć. Wiecie o co chodzi. Po prostu te sprzęty nie nadają się do takiej rzeczy. I tak samo 8 gb zalecane, minimalne, im więcej, tym lepiej. Hmm, jeżeli chodzi o dysk, no to 240 warto dopłacić. I jeżeli chodzi o te laptopy, to wszystkie znajdują się w opisie, oczywiście. I za każdy zakup z linku bardzo dziękuję, ponieważ wspomaga to projekt o laptopach. I dzięki temu mogę nagrywać dla Państwa właśnie takie filmy. Ok, kolejny laptop Acer Aspir 3. A jeżeli chodzi o ten egzemplarz. Tutaj również nie ma co oczekiwać, jest plastik, jest i trójka, jest trochę droższy, ale w tym budżecie już mamy 256GB, e, dysku SSD oraz Windows 10, ale z dopiskiem S. Jest to specjalna wersja okrojona, gdzie możemy instalować tak naprawdę rzeczy znajdujące się z Google... E, przepraszam, mm, z Google Store. Nie Google Store, tylko tego sklepu, który znajduje się w Windowsie. E, I nie można zainstalować tak o rzeczy, które znajdują się w internecie, co jest bardzo dużym ograniczeniem, ale da się to uniknąć i myślę, że może u mnie na kanale pojawić się ta właśnie taki filmik, jak coś takiego obejść i po prostu zrobić zwykły Windows 10. 8 GB, zalecane jak najbardziej. Przy okazji ten laptop ma troszkę lepszy ekran niż ten Asus Viobook, trochę jaśniejszy i trochę lepsze kolory. Okej, okay, kolejny Yy, Lenovo IdeaPad 315, jeden z moich. Yy... Znaczy, jeżeli chodzi o tę serię tych tańszych laptopów, jeden z lepszych. Dlaczego? Mamy całkiem jasną matrycę, ponieważ około 315 unitów, co jest całkiem bardzo dobrym, na powiedział, wynikiem, bo zazwyczaj mamy około 220-250 w tych tańszych laptopach, a 315 to jest naprawdę jasny ekran. Co prawda pod słońcem nie będziemy widzieć zbyt dużo, ale i tak jest całkiem dobrze. W tej kwocie moi drodzy, otrzymujemy już bardziej solidny sprzęt i ten laptop wytrzymuje nawet 11 godzin przy surfowaniu po necie. Całkiem spoko opcje, jeżeli chodzi o uczelnie, gdzie nie mamy po prostu dostępu do kontaktu. Przejdźmy teraz do kolejnego egzemplarza, czyli Dell Inspiron 3501. Generalnie nie przejmujcie się tą końcówką, bo to jest oznaczenie koloru. Ważne są te dwie pierwsze cyfry. Jeżeli byście gdzieś kupowali Indziej, to ważny jest kod producenta, bo on definiuje te laptopy, które wam właśnie polecam. Często się tutaj coś zmienia i na przykład ludzie kupują z gorszym procesorem te laptopy i tak dalej, więc warto do mnie napisać, ja wam wyślę laptopy, na co zwracać uwagę, takie rzeczy no to naprawdę jest dosyć istotne eee, tu, jeżeli chodzi o wersję polecam albo 8 albo 16GB niestety nie mamy możliwości dołożenia drugiego dysku, jak i zmiany dysku, więc 256GB jest w standardzie i w przypadku 16GB RAM, dwa sloty RAM są zajęte, to mamy również inomat WVA. No i powiedzmy tutaj macie również wyjaśnienie tej technologii. Niestety w dzisiejszym filmie nie, nie będę właśnie wam tłumaczyć tych pojęć, ponieważ no nie mam zbyt wielu czasu. Chcę wam pokazać te laptopy, które są moim zdaniem OK i dlaczego. Acer Aspire 5. W tym wypadku mamy już model wyższy. Mamy lepszy procesor, większy dysk, matrycę IPS. Dodatkowo ten laptop jest pierwszym, który w dzisiejszym w filmie ma już aluminiową pokrywę matrycy, całkiem spoko. Także jeżeli chodzi o ten laptop, jest często kupowany właśnie przez klientów u mnie, dlatego że posiada już 20, z 2020 roku procesor, nie jest zawsze tak stary, więc fajnie mieć takie odświeżenie w tym egzemplarzu. Acer Aspire 5, ale w wersji srebrnej, dosłownie to samo, różni się kolor. I można dodatkowo zamontować drugi dysk. Również jest aluminiowy. Wszystkie linki znajdziecie Państwo w opisie. Tak jak wspomniałem, za każdy zakup bardzo dziękuję. Lenovo Ideapad 514, eee, czyli coś takiego, tylko że mamy w serię wyżej. I w tym przypadku moi drodzy, możemy sobie pograć w jakieś Simsy, Minecrafta. Na tamtych laptopach również, ale tam będziemy mieć. 30 fpsów max, 15, 20, w tym przypadku mamy tutaj MX330 co nam pozwoli na dużą, większą swobodę grania ale też te starsze tytuły, nie szalejmy. Więc jeżeli ktoś potrzebuje coś silnego w miarę, ale też taniego, za 2800 już mamy dedykowaną kartę graficzną. I moi drodzy, czy mamy coś tutaj z aluminium? Mamy aluminiową pokrywę matrycy i tak naprawdę tyle. Też złącz jest mało, nie mamy na przykład tutaj desaba tego starego do projektora, też na to trzeba zwracać uwagę i trzeba się zaopatrzyć e, w przejściówki. Z takich fajnych rzeczy, Wi-Fi 6. W ogóle desaba praktycznie już nie ma w żadnym laptopie, ale często do mnie piszecie, więc e, po, polecam zaopatrzyć się w jakieś przejściówki. No. E, Wi-Fi 6, najlepsza technologia, e, jeżeli chodzi o łączność bezprzewodową e, internet, więc całkiem spoko, 14-calowy i całkiem zgrabny i jeszcze jest dosyć lekki, 1,38 kg, na co również polecam zwrócić uwagę. Fajny laptop, także lecimy dalej. Idealpad również ten sam, tylko jak możecie zauważyć w wersji ciemniejszego, ciemniejszego, ciemniejszego szarego. I teraz moi drodzy, często wybierany i praktycznie niezmienny u mnie na kanale od ponad półtora roku... Huawei Matebook D15 i D14. Dlaczego? Bo w swoim przedziale cenowym jest naprawdę bardzo dobry. Za 2800 ta cena się w ogóle nie zmienia. Dotrzymujemy kobyłę z aluminium. Aluminium pokrywa matrycy, aluminiowa obudowa, aluminium wnętrze laptopa. Ok, procesor, 8GB, RAMu, 256 dysku e, cieniutkie ramki. Wygląda jak e, oczywiście MacBook. Zresztą można zauważyć, no, po prostu jak MacBook, malowany, tylko że taki chiński. E, Huawei polecam. Dużo egzemplarzy jest na rynku, więc e, jeżeli chodzi o dostępność, nie ma problemu. E, polecam o, oczywiście również wersję 14-calową, jest ona droższa, ale jest jeszcze na promocji, także warto polecam. Kolejny egzemplarz: Acer Aspir 5 trójką 11 generacji. Mamy tutaj już dużo lepszy układ graficzny niż w przypadku innych Intelów 10 generacji. A eee, także warto na to zwrócić uwagę, że tych FPS-ów w grach będziemy mieć trochę więcej. Oczywiście to nie jest dedykowana jak karta graficzna na MX 250, na MX 300, 330 i tak dalej. Nie ma co się oszukiwać, ale jest to na pewno dużo, dużo lepszy, odświeżony egzemplarz. Czy warto zainwestować w tego? Czy na przykład w tego to już musicie Państwo sami zadecydować. Moim zdaniem ten egzemplarz jest całkiem ok, ale ten też powiedzmy, nie ma niczego sobie. Ma wady, zalety. Tamten ma po prostu taki procesor od AMD, ten ma intelowski, ten się po prostu trochę mniej grzeje. I tych porównań jest naprawdę dużo. Jeżeli będziecie mieć Państwo zagwozdkę, za który wybrać, to ja wam pokażę plusy i minusy konkretnego modelu. Może tak będzie łatwiej. Kolejny Huawei, który już omawiałem wcześniej, Toshiba. Często mnie pytacie Ej, widziałeś tą Toshibę? Czy ona jest ok? A ja mówię, Toshiba wróciła na rynek laptopów, ale no nie z takim hukiem. Kiedyś była lepsza. No i jeżeli mam Państwu pokazać tą Toshibę, to bym sobie raczej odpuścił. Raz, że ona jest dosyć głośna. Ona ma 38 decybeli przy maksymalnym obciążeniu, i tutaj mamy zintegrowany układ graficzny. W przypadku laptopów takich biurowych, które Wam dzisiaj pokazałem, bez dedykowanej karty graficznej, no to tam jest 33 dB maksymalnie. No to bym się tutaj mocno zastanawiał, czy my chcemy kusiarkę w domu. Druga sprawa, całkiem spora ilość problemów, co można zauważyć na zdjęciu. Dosyć są uciążliwe te błędy. Wady tego egzemplarza czy znaczy egzemplarza tej serii laptopów. E, okej, okay, nie ma co za 2900 się oszukiwać, no i też często trafiam na fora, e, gdzie ten laptop miewa problemy, użytkownicy to jakoś rozwiązują, więc no, za tą cenę jest okej. Okay. Jeszcze w granicach takich laptopów, które polecam, ale no miałbym uwagę, miałem na ten egzemplarz. Ale no, czy bym go zakupił, raczej nie wiem. Na pewno użytkownikom się podoba, między innymi dlatego, że ma sporą ilość złącz 16 GB RAM. Maksymalna ilość, którą można włożyć do tego egzemplarza, też jest całkiem spokojną opcją. E, no i wygląd. Tutaj może nie, dla niektórych przemawiać. Laptop myślę, że do przemyślenia, ale czy warto, czy nie, to musicie już Państwo sami zdecydować. Huawei. Matebook 13, również przeukochany przez klientów. Dlaczego mniejszy rozmiar wygląda fenomenalnie? Jeszcze bardziej jak MacBook wspomniany dzisiaj w filmie. Jeszcze cieńsze ramki, klawiatura do samej krawędzi. Nie ma tak jak w przypadku tego gdzie tu mam jeszcze taki głośniczek po boku. Znaczy, tak przynajmniej wygląda w MacBookach. Natomiast tu mamy do samej krawędzi poprowadzoną klawiaturę, duży touchpad, mega sprzęcik, również z aluminium, I jak najbardziej polecam, super sprzęcik. No i dużo ma lepszą rozdzielczość, także e, taki, taki Huawei Matebook, ale dużo mocniej odświeżony. Jeżeli komuś nie zależy na 14-15 calach, zainteresowałbym się tym egzemplarzem, póki jest w dobrej cenie. Dell Inspiron 3505, tym razem wyposażony w Ryzen na piątkę, na dużej promocji. Póki są te egzemplarze, warto się tym sprzętem zainteresować. Po pierwsze, mamy dużo lepszego Ryzena: 12 GB RAM, jeden dysk, SSD na programy, na system mm, i drugi na zdjęcia filmy, gry. Proszę bardzo, fajne rozwiązanie. Póki są te egzemplarze, warto się zainteresować tym laptopem, dlatego, że Dell jest porządną firmą, jeżeli chodzi o laptopy. Ma on te laptopy drogie, ale powiedzmy, że nie rozlatują się aż tak bardzo. Także warto. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Natomiast mam dla Ciebie jeszcze kilka kodów promocyjnych. Właśnie z Uber Itza. I głowo. Jeżeli będziesz składał zaumówienie właśnie poprzez tą aplikację, warto wpisać ten kod rabatowy, dzięki któremu tak naprawdę ty zyskasz i ja zyskam, ponieważ ja zyskam na kolejny swój zakup właśnie e, kupując w jakiejś restauracji, na przykład McDonald's i tak dalej. A ty również zyskasz zniżkę jako nowy klient. Warto więc użyć mojego kodu i z góry dziękuję. Również jest to forma wsparcia mojego kanału. Także na dzisiaj byłoby to wszystko. Cześć, czołem i Narka.